Żóweczka, lecimy. Komentuje? Co? Kto pierwszy komentuje? Nie wiem. Nie chuj. Witamy na turnieju 5x5, katujemy kurwa, nie? Pierwsza mapka, pierwszy meczyk. A ręka kontra Mirage 3. Zobaczymy, co tu chłopcy i dziewczyny pokażą. Cię ciekawego. No, żóweczka, jakaś taktyka, czyż nie? Nie. Da się tego X-raya wyłączyć, Jace'u? Góry. Masz podświetlanie pod mouse 4, ja osobiście mam. Pod mouse 4? Jest mouse 4, kurwa. Pierwszy kill od Bosko. Dobra, czekaj, bo tutaj... O kurwa! Speaker. Czekaj, bo tutaj... A, Mirage 3 niespodziewanie wygrywa. Miało oddanie. Czekaj, odrabiają straty. Jak zaatakują w grupie, to mogą tu wygrać generalnie. O kurde, Tysia jeszcze zabiła. To była ładna wygrana, a nie. No i kobieta, nie, nie, no i kobieta versus dwóch. Wszyscy mają poniżej pół HP, więc nie wiadomo, jak to się potoczy wszystko. Jak sam wychylą, to może to porobić generalnie, nie? A Perusia zabije po turnieju przez ten nick. Ty się też ma. No. A jednak, Mirage 3 był lepszy w tej rundzie nożowej. Szkoda, że Mirage 3 jest na ręce. Weź tam odśwież, jakbyś mógł. Ale się zmieni. Dobra, spoko. Switch, stay. Wiadomo. Mirage 3 wybrała stay. No i lecimy. Więc się okaże. Pierwsza rundka. Długo wyczekiwany turniej, od ponad półtorej roku generalnie, nie? Taki pełnoprawny, jakiś tam alfa i beta. Tylko no, już normalny. Tylko normalny już turniej. Generalnie sporo się zmieniło od poprzednich turniej, bo... Zaczynamy. Terroryści się ustawiają pod A, rampa. Wszyscy rampą, piątka. Ale bez paki. Coś dziwnego. Może potem będą powoli grać ewentualnie. Bez zagrania smoku, bez niczego. Wyczekując na czas bankowo. A jednak raz, ale bez paka. O nie, jest paka, dobra. Dojazd do BS-a szybki, ale jednak nieudany. Kaktus kasuje, kaktus leci, jest forma. Kawosko daje kolejny frag. I mamy sytuację 5 na 2. O, 4 na 1, 5 na 1. A mi został sam, zobaczymy, co mu się uda ugrać. Pierwszy frag. I antyterroruj się tylko z jedną stratą zawodnika. Szybka, gładka rundka w ich wykonaniu. Komentatorze, nie cieszycie. Generalnie nie wiem, jaki był zamysł terrorystów, że wyczekali piątką. Rampą, mogli sobie kupić smoku. Bez żadnych smoków, flashy. Dokładnie. Bardzo agresywna sytuacja, taktyka. Teraz kolejny raz chyba na B się szykuje. Kolejny raz. Tak, kolejny raz na B jest. Tylko sobie radzi z kolejnym takim... Zdaje, zabija. Zdaje drugi frag. Który zabija? Ajajaj. I chodzi. Blisko tam było. Miał zostaje sam na 4. Ale jego duma nie pozwala mu wygrać. Jego duma. Nie zabije po tym meczu tego. I to się na fullu już. Pierwsza runda na fullu. Generalnie najważniejsza w całym meczu. Antyterroryści nie przekupują, zostają nabrani tak jak byli wcześniej. Widzimy jakiś grany standard od strony terrorystów, dwóch midem, dwóch pod B, jeden pałac A. Kubuś piłkuje mida, chcę sprawdzić tylko informację. Ale tam jednak nie skuteczny. Nie mój agresywnie, jeden leży. Pat, wyłaź stąd. Co? I mu ustawienie pod midem. Będzie podsadzka pod okno. A mi wchodzi. I niestety Kubuś go zabija. Sytuacja 14-4. Antyterroryści mają kontrolę pod midem. Wszyscy antyterroryści są skierowani w stronę bombsite'u A. Także generalnie bombsite będzie całkowicie otwarty. Zobaczymy, jak to się potoczy. No i podchodzi pod bombsite B apartami. Powolna gra ze strony terrorystów. Terroryści cofają na bombsite B. Zabija Gera pod konektorem.
Kubuś zobaczył przeciwnika na shorcie. I jest jednak frag dla Periusza. Bomb set by zajęty, jeszcze jedna osoba na B tylko została. I to jest... To jest Zay, Bay. Zay jest sana 3, sana 2. Na tym obsidzie. Nie daje rady, Kawosko szybko odpowiada. Zawodnicy są bardzo mocno pobijani terrorystów, więc jednak ma szansę. Kawosko wygrywa. Sam na sam. Mało ilość HP, unuwa ja. Oboje mało ilość HP. Kto wygra? O, jednak Kawosko! Pięknym strzałem Digra kończy tą rundę. I Kawosko z Ace'em chyba, nie? Trzy fragi. Niestety. Tak super gra z jego strony, no. Ładnie, delikatnie, sprawnie rozegrał tą grę. I na razie to wygląda, że naprawdę Miraż się mocno przygotował po ten turniej, bo to wszystko u nich wychodzi, tak? Przytrzymanie bombside'ów i dalej wszystko jest naprawdę ładnie zgrane. Terroryści grają fulla. Można powiedzieć, że na ostatnich resztkach. I znowu to samo, cała piątka terrorystów generalnie jest skierowana na bombside A. To posiadają tylko jednego smoka, którego rzuca Tysia. Czyżby to był na schody smoke? A to wygląda chyba. Tak. Czyli będzie jakieś taktyczne wejście na bombside A chyba. Z tej strony. Ale nie widzę, żeby reszta miała jakieś smoki. Tysia z jednym smokiem będzie rzucała na schody. Ich. Jasna, a. Tady się atakują rampą, tylko tam rampy. Drewno nie zostało sprawdzone. Kawosko zgarnia fraga. Kawosko z kolejną szafą na fraga. Tysia wyeliminowana. I został sam Aimin. A jednak Tika sobie z nim radzi i mamy znowu szybką rundę ze strony Mirage 3. Dosyć pewnie wychylają drużynowo cały skład Mirage i to naprawdę po prostu skutkuje szybkimi wygraniami rund. A na razie arena bez pomysłów większych. Z pistoletami i małymi krewami będą grali pod B. Lecz trzech nam idzie, żeby to będzie gra pod B, wiadomo. Jakiś wiatr shortem, czyżby był? Kika zgarnia pierwszego fraga, otwiera rundę. Tak, tu jest kolejny. Kubuś z kolejnym fragiem. Zjadę dokłada kolejnego i została sama Tysia, sama na pięciu. Bomba dalej, że nam idzie, także bez większych szans generalnie. Wyczekuję nawet jakiś ewentualnie close fraga. Ale... No, nie wiem niestety, gdzie jest Tysia. Chyba nie tknie podkłada większych nadziei w tej rundzie już. Cała piątka antyterrorystów ustawiono pod bombą na midzie. I bez większego problemu trafia, dokładnie. Szybka runda znowu, skuteczne anty-eko. I jest wynik 5-0 dla Mirage 3. Terroryści jednak znowu na fullu, znowu kolejna szansa na wygranie rundy. Może się pokażą coś innego generalnie w tej sytuacji, jakieś będzie szybkie podjazd miza, bo czy kogokolwiek innego. Terroryści tylko z jednym smokiem, żadnej taktyki, nic. No nie zbyt ciekawe. O, będą grali po tałupy, przecież tak może być. A mi pikuje rampę. Drugim smokiem. Antyterroryści za to bardzo mądrze nie pikują rampy. Dwie AWP, trzy kałachy, dwa smoki. Jał zgarnia pierwszego fraga na midzie. Był frag ułatwiający z okna, tak? Tak. Tam kolejny podmienny new way. I proszę, mamy 4 na 2 już. Sam na obsadzie A jest kaktus. Mełnił jednak nie trafia. Kaktus z kolejnym fragiem. A jednak Newek pokonał go. I został sam zejść od konektora. No i najprawdopodobniej go słyszał. Wiedzą, gdzie jest ostatni terrorysta. Złożona bomba, dwóch na jednego. I zjadę, prawdopodobnie będzie odbijał. Więc prawdopodobnie będziemy mieli wynik 5-1 dla Mirage 3. Zobaczmy, jak to wygląda w tabeli. Na pierwszym miejscu w arenie, w Mirażu 3, przewodzi aktualnie Kawosko.
Zaraz za nim Ticker, Kubuś, Kaktus oraz Zay. Wszyscy generalnie w całym teamie idą porówno. Sytuacja nieco troszeczkę inaczej wygląda u areny, bo jak na razie przoduje New Ace z ilością 4 fragów. Druga w tabeli jest Tysia, potem jest Perusz, Aimin i Miał. Także generalnie fragowo to dużo lepiej wygląda po stronie Mirage 3. Ale to jest początek meczu, więc się wszystko jeszcze może wydarzyć. I pierwsza runda dla areny. Widzimy antyterroryści podchodzą pod pompą z 8B. Paka leci, trzech. Derek, czyli by przygotowało szybkie wejście na B? O, będzie szybki rush. Tak. Antyterroryści jeszcze nie cofają. Spalone pałace. Utrudnia to wejście terrorystom. Kawasko dokłada kolejny frag. Mamy 5 na 3 już. I znowu to nie wygląda z większą ilością pomysłów po stronie areny. Wychylanie po kolei, bez pomysłu większych. Zostali zatrzymani smokiem i moli. Nie da się ukryć. Widzimy tu rush, minam. Kubuś na blisko stoi, czy będzie fraga? Zobędzie fraga, szybciej zobaczył Periusza. Kawasko. Kubuś podjeżdża dalej pałac. Czy Amin go zajmie w tym momencie? Ma przewagę pozycji. Kawasko wychyla. A, problemy Kawasko z Tysią. Niestety, nie ma fraga. Jednak Zay dokłada fraga. I sytuacja 51. Chyba mi się wydaje, że Zay go widział. Ale jednak, Amin był szybszy. Piękne fragi. O, tutaj się nie spodziewa niestety Kaktusa. I wynik 6-1 dla Mirage 3. Terroryści jeszcze mają ilość pieniędzy, więc mogą teoretycznie ryzykować grając na fullu. Ale tych pieniędzy znowu nie ma za dużo. Te terroryści mają całą ekonomię, więc nie mają zbytnią granatów ani ten. Ma 1000 kasy, a jednak nie kupuje granatów, coś dziwne. Widzimy tu podejście pod bombsite A w stronę terrorystów. Znowu czterech rampą będzie wchodzić, jeden pałacem. Tu jest ładnie ustawiony na pałac. Jakieś smoki poleciały w stronę A. Daj teraz się przenosić z pałaców. Tak, tu jest kolejny. Perusz go eliminuje szybko. Zay z kolejnym fragiem. I szybka runda. Kolejny punkt leci do Mirage trójki. Analityku Jace, jak byś to skomentował w tym momencie? Mamy wynik 7-1 na Mirage 3. Terroryści bez większych pomysłów. Niestety, ja już uważam, że losy tej gry są przesądzone. Mnie też się tak to wydaje. Jak wiadomo. Na razie to wygląda po prostu dużo lepiej, tak? Po stronie Mirage 3. Ale jak wiadomo, CT jest bardziej stroną grywalną, można powiedzieć łatwiejszą na tej mapie. Dokładnie, więc jeszcze wszystko jest możliwe. Jeszcze nie wszystko jest stracone dla mnie areny. Arena próbuje tą samą taktykę co dwie rundy wcześniej, lecz im nie wyszło, ciekawe czy... Ale tym razem jest sam Kubuś pod bombsidem B, więc to generalnie może się udać, jeżeli szybko wbijemy skutecznie. Ticker aktualnie pomaga z gali, więc może to przeszkodzić wtedy z tą bardzo mocno wejść na ten site. Ty się dokłada fraga. Gala całkowicie odpuszczona. Teraz muszę powraca. Może być ciężko. Ticker dokłada kolejnego fraga. Mamy 4-4 sytuacje, dwóch... Rozpoczyna się rotacja też na site. Jeżeli zaraz nie wiadomo, będą musieli cofać. Tak, tu. Jak Kubuś zakłada kolejny frag. Kubuś zgarnia fraga. I znowu runda dosyć szybka dla Mirage 3. Bez większych pomysłów wychylali terroryści. Generalnie wychali po prostu schodkowo po kolei. I to pozwoliło odróżnieniu antyterrorystów to szybko wygrać. Ja widzę, GG pisze już na czacie. Czyżby był stiltowany, zdenerwowany? Antyterroryści się miał dogadać? No przy takim wyniku morale drużyny na pewno spadają, aczkolwiek. To jest na pewno odczuwalne, ale połówkę. Wszystko się może zdarzyć, dokładnie. Powinien się grać do samego końca, tak? No i podchodzi od gali. To mi da. Kawasko staje po głowie mocno. Na szorcie będzie wychylać terrorystów. Podsadka poleciała takim fragiem. Drugi. Flaszki.
Teraz jest fragiem. Próbuj stofa i wrzuca moli na torta, żeby odciąć terrorystów. Pier dostaje w oknie od Briusza. Paczka leży na gali, na razie antyterroryści bardzo, bardzo mocno. Wosko wygrała na galę, a jednak nie z fragiem, drobne problemy były. Terroryści odcięci są, nie mają co robić. Wiedzą co? Danych smoków. Wosko zgarnia fraga. Już z pierwszym fragiem. No i mamy sytuację 2-1, co prawda. Można też również powiedzieć, że 1-1, bo kawosko. Z 9 HP jedynie na liczniku. Na fraga, widział go Kubuś i Kubuś zgarnia fraga, niestety. I antyterroryści znowu z szybką rundą dosyć. Może nie szybko, ale po prostu bardzo skuteczne wykonanie to wszystko było. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w tabeli. Kawałska znowu przoduje 13 fragów, świetna gra z jego strony. Sytuacja po stronie areny jest dosyć dramatyczna, bo pierwszy rzędny fragów jest Periusz z ilością 6 fragów. Meł zamyka z ilością 1 fraga. Widać, że ewidentnie temu zawodnikowi nie idzie mecz. Widzimy wychylenie. Bóg na midzie od strony terrorystów i paka spadła znowu na mida. To jest wielkim błędem, bo paka nie powinna wychylać na mida w takich sytuacjach. Dokładnie. I tak aktualnie terroryści teraz są pakę. Terroryści dojeżdża, short dojeżdżany. Ticker podchodzi coraz głębiej. Sam podchodzi bez pomocy, tutaj powodne flesze. Jednak teraz nieskuteczny flesz od Kawosko. Oślepi tak samo własnego teammate'a. Ale paka jest skontrolowana mi, więc jest duża przewaga po stronie antyterrorystów. A jednak Amin go trafia. Piękny strzał Amina. A mi nie trafia w plecy niestety. Drugi raz nie trafia w plecy. I Kubuś zgarnia dwóch. Niestety to jest w piłce nożnej. Niewykorzystane sytuacje. Nie się ma problemy na standardzie. Ty się staje sama na trzech. Bo skoraszuje. Wychrał na tysie, ale się nie spodziewali. Niestety. Ale na trzecie kolejną strzałem rundę i... Mamy 10 do niego dla Mileszczy. Arena ewidentnie nie umie się dogadać. Nie umie żadnych sytuacji wykorzystać. No, tak, zbyt dużo rund po prostu wychylają według mnie pojedynczo. Powinni coś razem zagrać, razem po prostu wyjechać, skoordynować się dokładnie i rundę razem wygrać. Już pani. O, na rampie, Molly. No i wychylony na auto. No jednak podchodzi agresywnie po oceniu B. Kubuś sam na aucie z pomocą od kuchni. Od kuchni. Druga ma taką pałacę. Frag dla Zeja. I miał. To ty ginie. Kolejny frag do Tickera. Bardzo ładny gra antyterroryści zespołowo. Teraz zgarnia pierwszego fraga. I mean, drugiego. Wtedy już kolejnego fraga. Dwóch na dwóch. I mamy dwóch na dwóch. Kawosko na dokłada frag. I Kawosko kończy. I Ticker kończy, przepraszam. 11 do 1. Jeżeli arena planuje coś, żeby cokolwiek ugrać w antystronie antyterrorystów, to jeszcze muszą jakieś rundki wygrać. Wydaje mi się, że... To powoli gra w tych sytuacjach. Ileś trzech rund byłaby adekwatna, żeby cokolwiek zrobić po stronie CT. Ale z jedną rundą oni wiele nie zdziałają, niestety. Arena ewidentnie nie umie się dogadać, nie wiedzą co robić, nie mają danych dokładnych taktyk, ani standardów grania. Tak, dokładnie, nie mają jakichś większych pomysłów na grę po prostu. Można by powiedzieć, że grają losowo. Ktoś agresywnie znowu pod midem. Frag dla jednak Periusza. Odpowiada Kubuś szybko. Miał agresywnie w konektorze. Kawasko woli jednak nie wychylać. Który będzie wychylał z shorta, uwaga, to zgarnia fraga niestety, żadne problemy. Kubuś pomaga szybko. Ale Kubuś. W konektorze nadal jest, miał. Picker słyszał na bombsite'cie. O! Jednak bombsite był zajęty. Jest szansa dla terrorystów. Miał. Na plecach.
Wszystko przechodzi Perry, już dobra fraga. Bardzo ważny frag. Miał drobne problemy. Mało dokłada. Pierwszego fraga. Damy trzech na jednego. Perry już jednego ginie. Mało, miał niepotrzebnie pikuje w tym momencie. I staje sam New Way. Paka jednak jest pod niego, więc ma dużą przewagę. Antyterrorysta nie ma smoka, więc powinien sobie na spokojnie z tym poradzić New Way. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. I chyba przesądzone. Chyba tego New Way nie przegra. Dokładnie, New Way skutecznie. Problemy miał, ale... 11 wynik. Zabił ostatecznie. 11-2 wynik dla Mirage 3. Ostatnia runda. Przedostatnia. Nie, przedostatnia. No, strony terrorystów nie mają zbyt wiele pieniędzy. Grałem też na resztkach. No i proszę, jest jednak jest wielka niespodzianka, bo Perusz otwiera po stronie areny tą grę. On tam na razie przoduje z ilością fragów. 11. Dobra. Widzimy tutaj New Way. Czuję. Dobra. A ręka się ustawiła przed A, przed rampą. Widzimy pik od miała, który na cicho wychyla. Jednak nie wiedzą, gdzie stoi. Terrorysta, kurczę, że go fraga zgarnia. No, a minie, jest kurczę, stary. Fraga drugiego. I znowu szybka rundka dla Mirage 3. No tragicznie wygląda. Faktycznie wygląda ten mecz od strony areny. Zero pomysłów, nic. Wiedzieć. Terroryści puszują. Lecą na bombsite B, lecą na pełną rushę. Jest pierwszym fragiem, Perry z drugim. Zabija tickera. Mają zajęty bombsite B. Ja zaplantował. Jest sytuacja 4 na 3. Terroryści mają wielką przewagę. Jakaś podróżona. Pikuje Perry już. Obija mazę mocno kawosko. Ale fraga jednak nie zdobywa na razie. Zabija kaktusa z kuchni. Został kubuś. Tak, kubuś z pierwszym fragiem. Poprawia się drugi. Kubuś. No, ale ma bardzo mało czasu. Kubuś trzeci frag. Trzeci fragiem. Niestety, nie uda mu się zapować. Mało czasu. Krysia wybija Kubusia. 12-3. Pierwsza połówka. Dosyć taka jednostronna. Zobaczymy, jak to pójdzie aktualnie w stronie areny. Jestem pewien, że Mirage ma ustawioną jakąś taktykę już na pistoletówkę i zaskoczą arenę. A to się dopiero okaże. I rozpoczynamy drugą połóweczkę. Tym razem arena jest po stronie antyterrorystów, a Mirage 3 po stronie terrorystów. Jest 12 czy dla Mirage'a trójki. I aktualnie... że ta pistoletówka jest bardzo decydująca. Dokładnie. W tej grze. Ta pistoletówka na generalnie już ustawi w tym momencie mecz. Czy będzie koniec meczu, czy jeszcze ten mecz troszeczkę potrwa. Miał z pierwszym fragiem. Zabił tickera na midzie. Decydująca będzie runda. I na razie widzimy tak samo, że terroryści dosyć defensywnie grają. Wyczekują jakieś skróty. Kawosko waituje. Kawosko próbuje fejkować bombsite B. Terroryści grają bezpiecznie, nie puszują, nie śpieszy im się. Grają na rampę, lecz na razie nie widzisz żadnych terrorystów. Mirage trójka wchodzi na arenę. Perry już jednak z fragiem, pisze dokładnie kolejnego. Jest sytuacja 3 na 1, a ręka ma przewagę w tym momencie. Lepiej, żeby tego w tym momencie nie przegrali. Kawaska to jest konektor z mojego pierwszego fraga.
Spodziewa się dungi. Ty się obił, strzeli mi w głowę. No kawaska ma szansę jeszcze. Z dżungli jednak jest Aimi, który nie trafia w plecy. Kawoska bardzo mądrze gra na razie. Kawoska drobne problemy z Aiminem. A jedna kawoska wygrywa. Została sam na sam. Ma 13 HP. A kawosko również. Oboje po 13 HP, bardzo ważna runda. 15 sekund. To ta runda wygra. Będzie fejkowo, planta. Jednak nie. I kawosko jednak wygrywa. Piękny strzał w głowę. No proszę, sam na trzech? 4 fragi, 3 na jednego. No. Nie mam naprawdę większych pytań, co w tym się zrobiła arena. Mieli bombę na widoku, dokładnie wiedzieli skąd jest kawosko, wystarczyło się po prostu pochować. Bardzo głupio zagrała arena, niestety. A kawosko z pięknym klaczem, to trzeba podkreślić samo. Tak. Piękny klaczem, 4 fragi. Mam mniemanie, że jest kompletny brak w ich komunikacji. Dokładnie, tak samo uważam. Banalne błędy. Może to jest tak samo spowodowane właśnie tremu, to jest jednak pierwszy turniej, tak? Pierwszy mecz. Dokładnie. Pierwszy turniej. No ale wygnie więc aktualnie tragiczny, tak? Jeżeli chcą w tym... Puszuje pałace. Powoli. Pamiętajmy, że jeżeli chcą awansować dalej, to muszą mieć tak samo dużo więcej rund wygranych. Bo z czasem, kiedy będziemy taka sama ilość drużyn, co na tak samych punktów, to... Miraż trójka przygotowała nawet taktykę na bonsai B i będą ruszać. Smoki na B, proszę bardzo. Będzie wejście drużynowe na B. Bez żadnych flaga. Split mi da jednak będzie jeden. Nie zauważył shorta. Ani miał dokładnego flaga. Jednak miał się poprawia super fragiem. Newe dokłada kolejnego. Mamy trzech na jednego. Kawosko gra bezpieczny i najprawdopodobniej będzie save'ował. Lecz... Czy czas na plecy może wyjść, ale czy oni się będą spodziewali? Nie, chyba nie będzie save'ował. Będzie save'ował. Dokładnie. No terroryści nie mają zbyt wiele kasy i nie będą mieli na następnej rundy, ale kto wie, mogą zagrać fulla. Bardzo fajny pomysł od strony Mirage 3 z wejściem na B, ale jednak arenka była dużo lepiej ustawiona, dużo lepiej to wszystko przeczytali. Mew z bardzo ładnymi flagami na bombsite B, tak samo. To pozwoliło tak samo wygrać arence w tym momencie to rundę. Antyterroryści nie puszują, grają bezpiecznie, nie tracą broni. Prawidłowo robią. Włosko ustawione na nich, ale niestety. I wpada. Pierwszy punkt po stronie TT dla areny. 14-4. Czy żeby to był początek comebacku? Jeżeli będą pokazywać taką samą grę aktualnie, teraz to pokazać na B, to jest szansa. Terroryści jednak z rundą Eko, tylko Kawosko, który zachował Kałacha na razie na broń. Więc prawdopodobnie będą grali pod niego. Stawienie pod bombsite A terrorystów, bez żadnych smoków. Jednak będą jakieś smoki od Kubusia. Tak, Kubuś chyba smok na dżunglę. Ale to jest tylko jeden smok chyba. Tysię, która... Kawoska też na schody prawdopodobnie rzuci smoka, tak? Tak. Czyli będzie cięta strona od dżungli cała, łącznie ze schodami. Będzie tylko otwarty bombset w stronę CT. Agresywnie ustawiona, a jednak... Ale terroryści jednak faktycznie ze smokem. Tysia pod realne, czy się tego spodziewali? To jest dobre w tym momencie pytanie. Tu się kasuje jednego zawodnika, drugi zawodnik. Drugiego fraga. Sytuacja 3 na 3. Trzeba podróżyć pakę, póki są smoki jeszcze. Aimi Andres ma bardzo dobrą pozycję, nie może w tym momencie tego przegrać. Drobne problemy. Tak, pięknie kawaska przez skrzynkę. To zabija Aimina. Ale dojeżdża. Kolejny frag. To sam Nuej. Nuej pierwszy frag jest garnia. Jak ma jeszcze smoke defa. Na Mirasza trójki. Kawoska jednak przegrywa tą walkę. I Nuej wygrywa sam na trzech. Proszę bardzo.
pięknym klaczem nie wygrywa to. Jednak ledwo, ale wygrywa to Arena. Gawosko zbyt agresywnie zagrał i wychylał na Nueya. No niestety. 15-5 dla Miraża trójki. Pójdźmy znowu jeszcze raz na tabelę. Kawosko dalej prowadzi swój świetny mecz. 23 fragi, 4 śmierci tylko, więc fenomenalne statystyki. Generalnie cały Miraż bardzo ładnie gra, ale też nie zdziwmy się, bo jednak Arenka zaczęła tak samo grać. Nie tylko Perish gra tak samo, się w tym momencie obudził już Nueya. Miał tak samo, także powolutku Arenka tak samo zaczyna grać. I my te zadyści po cichutku, po malutku wchodzą, ustawiają się pod bombside B. Tak. Bo będzie jeden smog rzucony. Bubusia. Terroryści puszują. Lecą, ale jednak zostali odcięci od... Jednak piękny ziemniak od Nueya. I zabija dwóch zawodników, jeden ubity do 5 AP. Terroryści się wycofują, odpuszczają Monsite B. Perish może być zły o tego ziemniaka, bo to on powinien go rzucić w końcu, nie? Mimo wszystko na pewno kilka Perish wybranych rund podbuduje troszkę morali. Być może, nawet może gra dojdzie do dogrywki. Miał niecelnie z okna. To zgarnia flaga. A mi dokłada kolejnego, jest sytuacja 5-1 w tym momencie. I niestety bez większych problemów wygrywa Arenka. Wynik 13-6. Powolutku są odrabiane te straty przez Arenę. Zobaczymy, ile jeszcze może pociągnąć mogą. Albo dojść do samej dogrywki, tak? Wynik może być w każdym razie naprawdę zbliżony. Widzimy, że 4 terrorystów podchodzi pod bombsite A. Będą smoki grane. Terroryści dosyć defensywnie są nastawieni pod bombsite'em A. Tysia z pierwszym fragiem, tysia z drugim fragiem. Skraca jednak rampę, widzi bombę. Tysia, jeden punkt życia został na koncie, musi w tym się bardzo uważać. Nie lubię tylko kolejnego fraga. Sytuacja 5-2, więc dosyć źle to wygląda na Miraż 3. Antyterroryści dopiero podchodzą pod pakę, będą ją save'ować, będą jej trzymać, żeby terroryści nie dostali, ale... Bo to na razie wygląda. Podsadzenie widzimy w tym momencie od strony Periusza i Nueya. Ale nie wiem, czy tam się da wskoczyć, chyba da się wskoczyć, tak? Się wydaje. Z drobnymi problemami, ale Aimin zabija. Sytuacja 5-1, ostatni zawodnik w pałacach, jest to super. Pierwszy frag dla niego. Jakie zgarnie do tego? Ale jednak nie. Nueya był szybszy i rundka dla Arenki. Może jakaś poza ze strony Areny. Widzimy 4 rundy wygrane pod rząd od strony Areny. Czyżby ożyli? Taktyczna pauza po stronie Areny. Zobaczymy, jak to wpłynie na jakieś rozgrywka, ale przypomnę, że aktualnie Arenka wygrała 4 rundy pod rząd i naprawdę bardzo to aktualnie ładnie u nich wygląda, tak? Te rundy mają tak samo sens, widać, że się ewidentnie budzili. Właśnie najprawdopodobniej będą grali Eko albo do 2000. Można by się spodziewać, że nawet pójdzie jakiś rush od strony terrorystów po tej pauzie. Tak, widzimy tak samo, że terroryści dosyć malutko pieniążkę mają, tak? Na fulla sam może pozwolić, powiedzmy, Ticker i Cactus, ale reszta nie będzie miała kompletnego fulla. Albo jakieś Galile, albo Uziki, tak? Prawdopodobnie pójdzie po prostu drop od strony terrorystów. Aimin, to się wszystko nagrywa. No, także poczekamy chwilkę na zawodników. Aimin otwiera tabelę Areny. 15-14 ma. Pod nim jest Perish, Tysia,
Tak, fajnie. Mogliśmy policzyć wcześniej na palcach jednej ręki, ile tam po pierwszej połówce mieli łącznie fragów cały skład arenki, tak? Że generalnie z samej dziesiątki wychodził tylko sam Periusz, nie? Ale widzimy, że po kolejnych pięciu rundach po prostu tam wystrzelił Nuway na pierwsze miejsce, ty się tak samo bardzo mocno wysoko podskoczyła. Tak samo miał się, poprawił z tych chyba ilości, jak się nie mylę, dwóch albo trzech fragów, tak? Także to bardzo dobrze aktualnie u nich wygląda. I rozpoczynamy rundę. Mamy normalne ustawienie jednak. Taktyka, nie taktyką, ale... A jednak, tak miałem rację, terroryści będą pushować pod B, polecą smoki, flasze. Lecz chyba jakieś opóźnione te smoki. Mamy drobne problemy na shorcie i Zay zabija Nuwaya. A mi z pierwszym fragiem dla antyterrorystów. Dwóch na czterech. Bez żadnej broni. Kawosko z fragiem. Kawosko z drugim fragiem. Kawoska przeżywa i żyje jeszcze nawet dodatkowo. Periusz dojeżdża dokładnie na blisko. Kobuj z kolejnym fragiem. Tysia sama na dwóch. Tysia pierwszy frag. Tysia tylko 4 HP, a Kawosko aż 71. Czy Tysia to może wygrać? Powinien tu ugrać, ale... Kawosko kontra się Tysia. Bardzo ważna runda w tym momencie. Widać, Kawosko gra na pas. Pięknie Kawosko gra. I chyba to wygrał. Tak, Kawosko wygrał. To wygrał. Brawo. Kolejna runda, kiedy Kawosko wygrywa dla swojej drużyny. To już nie pierwsza sytuacja, kiedy Kawosko po prostu gra. Ewidentnie widać, że to jest mecz Kawosko. 26-6 staty. No, tego się zbycia nie spotyka. Dokładnie, to są takiego gracza. Dosyć dobre statystyki. 15-7, widzimy tu terroryści. Smoki lecą na bombsite A. Flesze. Tak, tylko antyterrorystów. I jeszcze nie leci pałace. Rotate. Kubusi Kawasko trafiają z fragiem. Później rotate od strony. Miał niecelne załupy. A mi Nuway zajmują pewne. Picker gasi nie zajmują. Nie pomyślało. Mamy sytuację 2-2 w tym momencie. Nuway od statek. Kawoska trafia jednak miała. I kończy to Kubuś. Wynik 15-7. Antyterroryści bez większej ilości pieniążków. To aktualnie dla nich największy problem. A terroryści z kompletnym fullem. No i posiada 3000 i niestety kupił tylko Digla. To jest dziwną opcją. Liczył, że wygrają tą rundę. Nie, jednak wrócił i przekupił. Teraz scouta. Terroryści znowu się ustawiają pod bombsite, a nic dziwnego, jak im zawsze wychodziło. Ty się spalamy z pozycji drewna. Musi się w tym momencie ulotnić. Terroryści jednak podchodzą coraz bliżej pod bombsite A. Periusz obrywa po nogach od Kubusia. I terroryści wycofują z bombsite do A. Prawdopodobnie był jakiś tak mały, po prostu mały fake. Kierują się aktualnie pod bombsite B. Szybki wjazd od strony terrorystów na bombsite B. Tak, a zauważmy, że cały skład antyterrorystów tak samo lotuje w tym momencie, więc to będzie ciężkie zadanie dla terrorystów. Ale jednak z fragami. Fragiem, ticker z drugi. Kolejny zawodnik od shorta. Coveruje. Wtedy nie trafia, ale Zay poprawia. Tysiąc fragiem, Nuway tak samo dokłada fraga. Sytuacja 3-2. No więc spodziewa się też może być z pleców. Ale jednak Kawasko to kończy. Mamy wynik 16-7 dla Mirage 3. Ręka miała niestety problemy na samym początku. Stracili bardzo dużo rund. Tak, zdecydowanie za mało rund wygranych po prostu po stronie Terom. Gdyby wygrali więcej tych rund, może by coś dodatkowo z tego dało zrobić. A tak wygrywa niestety, albo stety dla Mirage 3 lepszy skład.
Dziękujemy za komentarz z tej strony Karcok oraz... Master Graf. Oraz... No i okazjonalnie. Okazjonalnie Jace.